Skończyliście? Ta już gotowa, panie profesorze. Gdzie ją postawić? Może od razu załadować na samochód. Podczas wykopalisk prowadzonych w starożytnych ruinach dwoje młodych archeologów, Derek i Margo oraz ich pomocnik Moki, wpadli nagle w wir ruchomych piasków. Kiedy pył opadł, zobaczyli, że znajdują się we wspaniałej, ogromnej grocie pełnej wielkich posągów i dzieł sztuki stworzonych przez dawną cywilizację. Na końcu groty znaleźli wielkie drzwi, a na nich napis: ten, kto przekroczy ten próg, wkroczy w inny czas. Hanna-Barbera przedstawia film z serii Historie biblijne. Stworzenie świata. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. A Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy to rzekł Bóg: niechaj się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg oddzielił światłość od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. A potem Bóg rzekł: niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli na zawsze jedne wody od drugich. Gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I to był dzień drugi. A potem Bóg rzekł: niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech ukaże się sucha powierzchnia. Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg, widząc, że były dobre, rzekł: niechaj ziemia wyda trawy dające nasiona i drzewa owocowe. I stało się tak. Ziemia wydała rośliny zielone. Bóg widział, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień trzeci. A potem Bóg rzekł: niech powstaną ciała niebieskie. Słońce i księżyc, aby oddzielały dzień od nocy i aby wyznaczały pory roku.
a widział Bóg, że były dobre. I tak upłynął dzień czwarty. Potem Bóg rzekł, niechaj zaroją się wody żywymi istotami. Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe. I Bóg stworzył wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. A widział Bóg, że były dobre. I tak upłynął dzień piąty. I stworzył Bóg istoty żywe różnego rodzaju. Dzikie zwierzęta. I wszelkie płazy ziemne. Widział Bóg, że były dobre i rzekł, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Wtedy to ulepił Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. Bóg dał człowiekowi władzę nad wszelkimi istotami żywymi na niebie i na ziemi. I tak upłynął dzień szósty. Siódmego dnia Bóg odpoczywał. Wtedy pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym. A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił i dał mu na imię Adam. I kazał Bóg Adamowi uprawiać ogród i doglądać go. I pozwolił Adamowi spożywać z wszelkiego drzewa tego ogrodu wedle upodobania. Z jednym wyjątkiem, nie z tego drzewa. Nie z drzewa poznania dobra i zła. Bóg ostrzegł Adama, że po zjedzeniu owocu tego drzewa będzie znał dobro i zło i że niechybnie umrze. Ty tam! To bardzo ładne jabłka. Oczywiście, sam sadziłem to drzewo. U mnie rosną tylko bardzo ładne jabłka. A może są kwaśne? Kwaśne? U mnie? Są najsłodsze w całej krainie Nod. Na pewno nie. Masz, spróbuj. No, i co, mam rację? Kwaśne. Kwaśne? Niemożliwe. Margo i Derek nam powiedzą, czy są kwaśne, czy nie. W życiu nie jadłem takich jabłek. A sam widzisz, przecież od razu mówiłem. Trudno, muszę przyznać, że myliłem się, a pan miał rację. No i mu udowodniłem. Hej! Wracajcie, natychmiast! Wykiwaliście mnie! Wracajcie! Thank you.
chyba nieładnie postąpiliśmy. Masz rację. Ale byliśmy głodni. Gdzie my jesteśmy? Gdzie? Nawet nie wiem, kiedy jesteśmy. Z przyjaciółmi by się nie zgubili. Będziemy ich przyjaciółmi i pozwolimy im się przysiąść? Tak, niech się przysiądą. Ale tylko jak będą cicho, a ty będziesz dalej opowiadał. Opowiadałem o stworzeniu świata. Jesteśmy w krainie, która nazywa się Nod, na wschód od raju. Raju? To znaczy od tego rajskiego ogrodu? Zgadłeś, chłopcze. Widzicie te cztery rzeki? Pishon, Gihon, Tygrys i Eufrat. No, i co to znaczy? Według Biblii te wszystkie wody nawadniały rajski ogród. Ten prawdziwy raj? To tam Bóg? Tam Bóg stworzył świat. Ale ja myślałem, że to tylko legenda. Nie, on opowiada prawdziwą historię. Przestańcie już gadać i słuchajcie. O, przepraszam, niech pan mówi dalej. Skończyliśmy opowieść tam, gdzie Bóg skończył pracę szóstego dnia. I ma teraz dzień odpoczynku, po ciężkiej pracy przy stworzeniu człowieka. Jak to było z kobietą? Tak, co z nami? Właśnie miałem o tym mówić. Bóg nie tylko kazał człowiekowi zajmować się ogrodem, ale także dać nazwy wszystkim zwierzętom. I tak Adam nazwał wszystkie zwierzęta. Jesteś tak piękny i pełen gracji. Nazwę cię Łabędź. A ty? Ty będziesz jeleń. Ty będziesz koń. Ciebie nazwę... Jakby ciebie nazwać? O, struś! Pasuje do ciebie. To nie takie proste. Jest okoń, pstrąg tęczowy i pstrąg źródlany. Ciebie nazwę królik, a ciebie lis. Nie, na odwrót będzie lepiej. Ty będziesz lis, a ty królik. A ty będziesz kot. A twój śpiewający przyjaciel to kanarek. Zaraz, sekundę. Przecież wszyscy wiedzą, że koty wcale nie są przyjaciółmi kanarków. Ale wtedy były młodzieńcze. Zaraz wam opowiem, jak i dlaczego się to wszystko zmieniło. Wszystkie zwierzęta w rajskim ogrodzie żyły w zgodzie ze sobą i z Adamem. Z wyjątkiem jednego. Było to najbardziej przebiegłe, podstępne zwierzę ze wszystkich zwierząt stworzonych przez Boga. Wąż. O nie, proszę, niech pan nie opowiada przy mnie ani o wężach, ani o żmijach. Ja boję się ich, okropnie nie znoszę, nie cierpię. Wiesz, Moki, nie jesteś jedyny. Posłuchaj, a dowiesz się dlaczego. Kiedy wąż obserwował Adama w rajskim ogrodzie, Bóg również go obserwował.